Szanowni, wykonując doświadczenia w klasie, stwierdziliśmy, czy zbadaliśmy własności gazów, cieczy i w mniejszym stopniu ciał stałych i sporządziliśmy sobie listę tych własności. Od razu powiem, że w przypadku gazów to było powietrze, w przypadku cieczy to było H2O w stanie ciekłym. No ale patrząc na to bardziej ogólnie, możemy powiedzieć, że mamy tutaj takie oto własności. No i w szczególności zbadaliśmy, od czego zależy ciśnienie powietrza, że zależy od objętości, a więc ta sama ilość powietrza, jeżeli temperatura się nie zmienia, a zmusimy ją do przyjęcia mniejszej objętości, na przykład ściśniemy butelkę zamkniętą, pustą w środku, to wywiera większe ciśnienie. Z kolei, jeśli to powietrze w środku ogrzejemy, to jego ciśnienie powietrza wzrośnie. No i oczywiście zależy ciśnienie też od ilości powietrza w zbiorniku. Im więcej tego powietrza, tym ciśnienie większe. To mieliśmy okazję zbadać przy pomocy naszych, czy za pomocą naszych małych półkul magdeburskich. Jak wypompowaliśmy z nich trochę powietrza, to ciśnienie w środku było niższe niż ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz. No i przyszedł moment, żeby wyjaśnić te własności, próbować połączyć te wszystkie własności w języku atomów i cząstek. Sporo żeśmy ostatnio rozmawiali o atomach i cząsteczkach, no i co o nich wiemy. Atomy, najmniejsza jakby elementarna porcja substancji, fachowo mówimy pierwiastka chemicznego, która zachowuje własności tego pierwiastka. Cząsteczki składają się z kilku atomów tego samego lub różnych pierwiastków. Są bardzo, bardzo małe. Powietrze jest natomiast gazem, mieszaniną cząsteczek tlenu, azotu, dwutlenku węgla i cząsteczek jeszcze innego rodzaju w mniejszej ilości. No i cząsteczki gazu swobodnie mogą się poruszać. Są malutkie, jest ich bardzo dużo i swobodnie mogą się poruszać. No i teraz zastanawiając się nad ciśnieniem, dobrze jest wykonać sobie takie doświadczenie. Wyobraźmy sobie, że odbijamy piłkę od ściany. No, znamy już zasadę wzajemności oddziaływań. Z piłką coś się stało, ściana zrobiła coś piłce, no bo zmieniła kierunek jej lotu. Piłka leciała w stronę ściany, odbiła się i poleciała w stronę przeciwną. To znaczy, że musiała wpłynąć ściana na piłkę. Z zasady wzajemności oddziaływań oznacza to, że piłka musiała wpłynąć na ścianę. Jeżeli ściana popchnęła piłkę w lewo na tym obrazku, no to ściana musiała popchnąć piłkę na prawo. No i to badaliśmy to trzymając deskę w ręku, a ja starałem się mocno, ale bez przesady rzucić piłkę tenisową w stronę tej deski. No i wszyscy czuli po kolei, że w momencie, kiedy ta piłeczka trafia w deskę, to ta deska jest odepchnięta. No i ten prosty obrazek pomoże nam zrozumieć, co to jest ciśnienie gazu i dlaczego tak właśnie zależy od okoliczności. No, wyobraźmy sobie gaz w zbiorniku, tutaj złożony z różnych cząstek czerwonych i niebieskich. Te cząsteczki chaotycznie poruszają się, latają we wszystkich kierunkach. Przy czym, i to pierwszy raz pojawia się taka sytuacja, i to bardzo ważny moment, szybkość, średnia szybkość, niektóre z nich są szybsze, niektóre są wolniejsze, ale można policzyć średnią, na przykład arytmetyczną, z ich szybkości. Ta średnia szybkość zależy od temperatury. Im wyższa temperatura, tym szybciej poruszają się te cząsteczki. Można powiedzieć, że temperatura to jest jakby inny sposób wyrażenia tego, z jaką, jak szybko poruszają się te cząsteczki.
No i oczywiście te cząsteczki jest niesamowicie dużo. W takim 1,5-litrowej butelce powietrza jest około 10 do 22 cząsteczek. To nieprawdopodobna liczba. To jest miliard miliardów i jeszcze trzeba pomnożyć przez 10 tysięcy. Tak? 10 tysięcy miliarda miliardów. Niewyobrażalna liczba, trudno sobie ją w ogóle wyobrazić. Uderzają w ścianki tego naczynia i odpychają te ścianki. No, zupełnie tak samo jak nasza piłeczka tenisowa tutaj odbijała deskę, odpychała deskę. No i właśnie ten efekt jest źródłem ciśnienia. W ten sposób, uderzając od ścianki naczynia i odbijając się od tych ścianek, gaz, można powiedzieć, rozpycha się w tym naczyniu. No i teraz już mając taki obrazek, można zrozumieć, na czym to polega. No, jeżeli powiedzieliśmy, że ciśnienie rośnie, jeśli temperatura rośnie, no tak, dlatego że cząsteczki poruszają się szybciej i wtedy bardziej intensywnie odbijają się od ścianek tego naczynia. Prawda? Jeżeli objętość jest mniejsza, byśmy ścisnęli, zmniejszyli ten zbiornik gazu, trzymając w nim te wszystkie cząsteczki, no to mniej czasu zajęłoby cząsteczkom po odbiciu, żeby dolecieć do kolejnej ściany i się od niej odbić, a więc odbijałyby się średnio szybciej, częściej właściwie, a nie szybciej, odbijałyby się szybciej, częściej, no i przez to ciśnienie by przy ściskaniu gazu wzrosło. No i z drugiej strony podobny mechanizm, gdyby tych cząsteczek było więcej, to również częściej odbijają się, bo jest ich po prostu więcej. W związku z tym to również zwiększa ciśnienie gazu. No i w takim prostym modelu, w takim prostym obrazku, w takim prostym obrazku można zrozumieć, jakie te podstawowe własności gazu. No, gdybyśmy chcieli zbadać na przykład też, a nie, to tu, tam, to była wyjściówka, dlaczego powietrze przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, albo nie zachowuje objętości. No, podobnie, gdybyśmy powiększyli ten zbiornik nagle, no to po pewnym czasie te cząsteczki znowu rozbiegłyby się po całym zbiorniku, prawda? Chaotycznie latając i odbijając się od ścianek naczynia, po prostu znalazłyby się po pewnym czasie w całym zbiorniku. W tym sensie gaz zajmuje objętość, którą ma do dyspozycji. Ktoś z Was mógłby zauważyć, że ja tutaj trochę oszukuję, dlatego że rozmawiając o atomach przekonywałem, że no nie do końca, na przykład, że atom nie wygląda tak jak układ słoneczny, że to elektrony nie biegają po orbitach wokół jądra, jak planety biegają wokół Słońca. I że do opisu tego świata subatomowego czy atomowego potrzebny jest jakby nowy sposób myślenia, a tutaj nagle rozmawiamy o tym, że one jak piłeczki się odbijają, tak? Te cząsteczki odbijają się jak piłeczki. No zaraz ktoś może powiedzieć to, albo inny sposób myślenia, albo te same intuicje przeniesione ze świata dużych obiektów, tak, które znamy. No i miałby rację. To nie jest wcale takie oczywiste, że ten sam obrazek, który mieliśmy tutaj z odbijaniem piłeczki tenisowej od deski, że ten sam obrazek jest słuszny również w tym przypadku. No ale jest. Jest, jak się bliżej dokładnie przyjrzeć mechanizmowi, w jaki sposób atom odbija się od innych atomów, tak naprawdę tworzących ścianę zbiornika, no to ten obraz właśnie się zachowuje.